Chciałem podziękować, że miałem możliwość przez te 3 miesiące tym samochodem się poruszać. Naprawdę zrobiło mi wiele przyjemności. Wiele osób mnie zatrzymywało nawet na światłach w Lubinie. Kibice, którzy pytali mnie się, jak tym samochodem się jeździ, więc w samych superlatywach już myślałem, że jeden błąd jest w tym samochodzie, że w czasie mrozu spryskiwacze nie działają, ale to we wielu samochodach spryskiwacze po jakimś tam czasie zaczęły działać, być może jeszcze wiosenny wpływ był. W tej chwili funkcjonuje to kapitalnie i żal mi go zdawać, ale niestety nie wiem, ja nie czułem żadnej różnicy. Szczególnie teraz, w zimie, ja myślałem, że ten samochód się świetnie prowadzi w lecie, kiedy można było jechać z prędkością 180, nawet 200. Świetnie trzyma się drogi ten samochód.